dobrym występie w Kołobrzegu siatkarska ekipa Remagu Mysłowice wzięła udział w drugich otwartych mistrzostwach Polski drużyn amatorskich w siatkówce, które odbywały się 9 i 10 listopada w Wieliczce. 25 zespołów z całej Polski, no, z różnych miejsc, od północy Polski po południe, od wschodu na zachód, także z różnych stron Polski. Ciężko jest wymienić wszystkie. Są drużyny czołowe, drużyny z ubiegłego roku, również dużo nowych zespołów. Także zawody również spotkały się z dużym zainteresowaniem. Obsada turnieju była bardzo silna, bo w drużynach grało wielu zawodników mających za sobą przeszłość klubową. Nie zrażało to jednak siatkarzy z Mysłowic, którzy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Być może tu będzie poziom trochę wyższy, bo to jednak inna kwalifikacja. Tam były Mistrzostwa Polski firm i zakładów branżowych, tu Mistrzostwa Amatorów. Przypuszczamy, że dużo w drużynach będzie miało miejsca byłych zawodników, ligowców, no, którzy jednak przypuszczam, nie zapomnieli grać w siatkówkę i poziom przez to może być wyższy. Natomiast no, ambicje są, jest to dla nas trochę trudniej nieznany, bo tak jak powiedziałem, ze względu na trochę inny poziom. Natomiast rzeczywiście ambicje są, no po co, no żeby wygrać. Przygotowanie przebiegało poprawnie, tak jak powinno. Odbyliśmy nawet jakieś spotkanie, na którym została omówiona taktyka. Myślę, że dzisiaj ją wprowadzimy sobie wszyscy do gry. Myślę, że będziemy się dobrze bawić, a przy okazji uda nam się uzyskać jakieś wysokie miejsce. Do zawodów zgłosiło się aż 25 zespołów z całego kraju, 19 drużyn w kategorii Open i 6 w kategorii kobiet. Mistrzostwa odbywały się w nowoczesnym kompleksie sportowym Solne Miasto, a mecze rozgrywano równolegle na trzech boiskach. Drużyny podzielono na 5 grup. Remagum Mysłowice trafiło do grupy B. Podobnie jak w Kołobrzegu, mysłowiczanie rozpoczęli turniej nie najlepiej i przegrali z Madej Pack Kraków 2-0. W pierwszym meczu trafiliśmy na bardzo dobrego przeciwnika, niestety nie byliśmy w stanie postawić mu zbyt wysoko poprzeczki, ale w następnych dwóch meczach udało nam się bardzo, myślę, że spokojnie wygrać i dzisiaj graliśmy już zdecydowanie lepiej. Później było już tylko lepiej. W drugim spotkaniu Remagum rozgromiło Polfę Pabianice 2-0 w setach do 9 i 20. A także PKP LHS Zamość również 2-0 w setach do 7 i 15. Brawo, brawo Asia! Tym samym drużyna zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do rozgrywek o tytuł Mistrza Polski. Po pierwszym dniu zawodów wszyscy zgodnie podkreślali, że poziom turnieju jest bardzo wysoki. Myślę, że tutaj większość jednak graczy to są ludzie, którzy kiedyś mieli do czynienia ze siatkówką, może byli ligowcy. No i takim zawodnikom jest znacznie łatwiej po kilku tam treningach wejść do grania. My też spotykamy się bardzo rzadko, bo wiadomo, każdy ma swoje obowiązki, poza tym pochodzimy z różnych miast, także no, spotykamy się raz na, nie wiem, na miesiąc, na dwa miesiące, ale jakoś ta gra nasza, wydaje mi się, wygląda w miarę przyzwoicie. W tym roku jest dużo wyższy niż my poprzednio byliśmy w Bydgoszczy. I wydaje mi się, że tutaj jest dużo więcej mocnych drużyn i naprawdę bardzo wyrównany jest poziom. Poziom jest wyższy niż w zeszłym roku. Byliśmy w zeszłym roku, też bawiliśmy się razem z Almarem Sportem. W zeszłym roku przegraliśmy w finale, w tym roku postaramy się obronić tego drugiego miejsca i pokusić się o coś więcej. No jesteśmy mile zaskoczeni zarówno organizacją, jak i poziomem zespołów. Naprawdę dużo walki, dużo siatkarskich wymian. Zespoły wykazują się ogromną ambicją, zaangażowaniem. My oczywiście ogromnie cieszymy się, że potrafimy póki co stawić czoło młodszym zespołom.
My tutaj występujemy jako drużyna rest, gramy w oldboyach. I mimo, że były to mistrzostwa amatorów, to widać duże umiejętności siatkarskie u poszczególnych zawodników. Remagum trafiło do trzeciej grupy mistrzowskiej. Aby awansować do półfinału, zespół musiał pokonać dwóch pozostałych rywali. Po zaciętych bojach udało się. W pierwszym spotkaniu Remagum wygrało 2-1 z Delphi Kraków, a w drugim 2-1 z Wkrętmetem i awansowało do półfinału. Tam niestety czekał na nich, jak się później okazało, zwycięzca całego turnieju, zespół OGG Nysa. Remagum przegrało po zaciętym meczu 2-1. W porównaniu do maja, czyli turnieju w Kołobrzegu, jest to postęp o 2 oczka. Trzecie miejsce wśród takich drużyn w Polsce, drużyn amatorskich, to jest, uważam, dobry wynik, czy nawet bardzo dobry wynik. Na pewno bralibyśmy w ciemno, ale jak mówi stare przysłowie, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Teraz troszeczkę żałujemy, myślę, że kończymy te zawody z lekkim niedosytem, ale to jest tylko i wyłącznie dobry zaczątek na następny rok, na następne zawody. Tym samym mysłowiczanie zajęli ex aequo trzecie miejsce w turnieju, co jest bardzo dużym sukcesem i ogromnym postępem w porównaniu do wyniku z Kołobrzegu. Zdobyły dwie drużyny. Jedną z nich jest Remagum Mysłowice. Zapraszamy drużynę Remagum. Zapraszamy całą drużynę do nas. Najważniejsze w mojej ocenie to pokonanie zdecydowanego faworyta, Wkrętmet Częstochowa. No, są za nami, a to już jest duży sukces. Najlepsze na pewno było wejście do czwórki w naszym wykonaniu, gdyż myślę, że graliśmy z jednym z silniejszych, o ile nie najsilniejszym zespołem w ogóle tych zawodów. Myślę, że troszeczkę nas zlekceważyli, może nie zlekceważyli, ale nie przypuszczali, że możemy z nimi wygrać. Zagraliśmy na swoje 101% i to zaowocowało sukcesem wygranym 2-1. Dodatkowo, jak w każdym turnieju, przyznawano nagrody indywidualne. Najlepszym atakującym został Sebastian Paluszkiewicz, który był niezawodnym punktem w drużynie Remagum. Drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.